Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. Synagoga była dla Jezusa miejscem bardzo bliskim. Był to obok domu rodzinnego, tak moglibyśmy powiedzieć, Jego drugi dom. Jezus poniekąd rozpoczyna swoją publiczną działalność właśnie od Nazaretu, od tej synagogi, w której się wychowywał, to miejsce, które kochał. Nam trzeba powracać do miejsc, w których wzrastaliśmy. Warto i należy wracać do tego, co było dobre. Zobaczmy, bo dobre doświadczenia przeszłości nas wzmacniają. My często wracamy, wspominając rodziców, mamę, ojca, braci, siostry. Te doświadczenia spotkań na katechezie, na mszy świętej, w konfesjonale. Żeby żyć, trzeba powrócić do przeszłości i zmierzyć się też ze złem, jakie mi wyrządzono. I wracamy niejednokrotnie, przynajmniej niektórzy, do tego z przeszłości, co było moją krzywdą, co było doznaniem określonego bólu, złego potraktowania. Próba zapomnienia o przeszłości lub jej bagatelizowania prowadzi do tego, że przeszłość będzie stawała się w miarę upływu lat coraz trudniejsza do zniesienia. My powracamy do przyszłości w tym celu, żeby przebaczyć. I ten proces zakłada konieczność nawiązania bliskiej relacji z Bogiem. Do bolesnej przyszłości nie wolno powracać samemu. Nie wolno. Dlaczego? Dlatego, że możemy doznać jeszcze większego bólu. To, co mówił Jezus, podobało się zgromadzonym w synagodze, ale gdy zaczyna mówić prawdę o nich, o tym środowisku, pojawia się w ich sercach gniew. Jednego możemy być pewni, jednego i drugiego, przyjęcia i odrzucenia. My czasem patrzymy z takim rozgoryczeniem, no jak on, jak ona mogła mnie odrzucić? Przecież byliśmy kiedyś przyjaciółmi, dobrze żyliśmy, rozumieliśmy się. W naszym życiu, nie chciałbym powiedzieć, że to jest czymś normalnym, ale poniekąd tak jest, że człowiek jest z jednej strony przyjmowany, a po jakimś czasie przez tę samą osobę potrafi być odrzucony. Możemy być pewni przyjęcia i odrzucenia, sukcesu i gorzkiego odczucia porażki. Ktoś mnie potrzebuje, a za jakiś czas ta sama osoba mnie ignoruje, lekceważy, odtrąca. Popadamy w pewną dezorientację, ale zobaczmy, że każdy człowiek ma czas na takie zachowania, których sam nie rozumie. Sam nie rozumie. Ja niejednokrotnie pytałem pewne dziewczęta, kobiety, jak kobiety w takich i takich sytuacjach zrozumieć. One mówiły: my same siebie w pewnych sytuacjach nie rozumiemy tego, co mówimy, dlaczego się tak zachowujemy. My nie wiemy, dlaczego tak jest. Po prostu tak jest.
W nasze życie jest wpisany konflikt polegający na tym, że czego innego chcą od nas ludzie, a czego innego oczekuje od nas Bóg. Jezus nie ucieka od sytuacji trudnych, konfliktowych, konfrontujących Go z mieszkańcami Nazaretu. Ukazuje to, co się dokonało w nich i pozwala, aby na zewnątrz wyszedł ich gniew. Jezus pozwala, aby ten gniew się ujawnił. To, co w nich drzemnie, a co równocześnie w jakiś sposób ich niszczy. Pamiętajmy, gniew, złość, żal, który w sobie przechowujemy i nic z nim nie robimy, te namiętności nas wyniszczają. Niekiedy brak konfliktu otwartego prowadzi do tego, że osoby żyjące patrzą na siebie jak na nieprzyjaciół. Żyję z kimś, ale tak jakby tej drugiej osoby nie było, bo jest wrogie nastawienie. Nie chcę na nią patrzeć, nie chcę tej osoby słuchać. Konflikt właściwie przeżywany może zbliżać osoby do siebie, może nawet pogłębiać więzi. I to życie nieraz w konflikcie nie przeszkadza na prowadzenie życia duchowego, bo leczenie konfliktu jest też pewnym procesem. Jezus oczekuje od mieszkańców Nazaretu uznania prawdy o własnej przeszłości. Od przeszłości nie powinno się uciekać, ale w jaki sposób poddać ją Chrystusowi pod uzdrowienie. Jezus przez słowa prawdy o mieszkańcach Nazaretu ujawnia ich zatwardziałość serca. Zobaczmy, że tam, gdzie są konflikty, tam się objawia życie w niewoli namiętności. Życie w niewoli namiętności. Jakaś zatwardziałość serca, brak skruchy wobec wydarzeń minionych. Mieszkańcy Nazaretu nie mieli racji, ale nie byli w stanie powiedzieć o tym Jezusowi. Powiedzieć Mu: tak, Panie, to, co mówisz, jest prawdą. Okazuje się, że my dorastamy do przyjęcia prawdy również przez gniew, również przez chwilowe jej odrzucenie.